No hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Hubson i od razu przechodzę do nagrywania następnego odcineczka, także ciśniemy sobie dalej po nagrodę, po samolota. No, czekajcie, muszę wytrzeć tutaj, o dobrze. Także bez zbędnego gadania, 27 km. Myślę, że się przejedziemy Lamborghini. Bugatti było. Oh shit! Okej, myślałem, że przejadę, ale jednak przesadziłem. Barykada to barykada jednak. Barierka znaczy się. Dobra, ciśniemy. Tutaj noc już się zrobiła, także... O! Nie widziałem, goddammit! Ale Bugatti, patrzcie jakie to kurcze szybkie. Patrzcie, no. Jeszcze go weźmiemy. Tylko nic nie widzę, kurde, przez tego nazwę jego. Muszę to wyłączyć, głupie to takie jest. Dobra, dobra. Ten Bugatti to tam ta na padzie pewnie wygra, bo widać. Cwaniaczek. Bugatti, myślę, że taki kozak. Nie, no Bugatti szybkie jest, no patrzcie, no nie ma co ukrywać, tyle koni, ponad 1000. No tak, po barierach też jeździ, widzę, bo zwolnił ostro. Jedziemy, jedziemy, nie ma co, już wschód zaraz. Już ranek, można powiedzieć, że się robi. O, dobra, ciśniemy. Tylko mówię, nic nie widzę przez tego jego nazwę. To tak mi zasłania drogę. Normalnie, że aż szok. No, 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 coś podgoniłem. Ło! Jak on poleciał? Co on zrobił? Ja nie wiem. Wariat. Patrzcie, weźmiemy Lambo. Lambo Bugatti. Aaaa, wzięliśmy cię, ziomuś! Dobrze, jedziemy, chodu. Tak on właśnie prowadzi, widzę. O, tutaj następny. 2666 poziom. O, wow. No, gościu chyba ma wszystkie samochody. Bo tyle jeździć, no to jednak szacun. Taki poziom, 2000. No gościu, weź, nie rozbijaj się. O, ta, od lewej do prawej. Widzicie, na padzie gra. Nie ma szans, żeby to na... O, dzięki za tunel. Gościu. No jak on jeździ? Bo od bariery do bariery, ja nie wiem. Jak on tak zwalnia na tych barierkach przecież. Nie wiem, co mu to daje. Ojejku. Rozwalają się po tym mieście. Ja nie wiem. Dobre. Chłopaki tutaj też jadą. W to samo miejsce, co ja widzę. Bugatti. No Bugatti też. Ja lubię Divo. Patrzcie, weźmiemy go, weźmiemy go. A, la, 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 la. Wzięty jomuś. O, co za gnój. Co za gnój. Ale fajnie brzmi. No co za chamstwo, no. Zepchnął mnie niechcący może. Te lawante, czy jakoś tak się tam nazywa Lambo. Co jest w tym Lambo? No i co, ziomuś? No. Nie ma tunelu, gościu, nie ma. Wzięliśmy Bugatti normalnie, tam nie ma to jakie Bugatti. No ale jest ciężko tak z taką prędkością w te zakręty wchodzić.
No dobra, nie uderzyłem w nic, spoko. Ha, wzięliśmy lam. Co ja z tym lambo dzisiaj? Bugattiego wzięliśmy. No, 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 dawaj, 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 dawaj. Bo on tu już za nami jest, tuż obok. Gościu, naucz się jeździć. Ła. Ła, wyrzuciło mnie, dobra, już jesteśmy. Wow. Wow. Jakie skoki tutaj małe. Mhm. Przez most. Dawaj, 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 dawaj. 2 kilometry. Wow. Co to było? Uhu. Ale nas zniosło. Wyniosło nas z taką prędkością, no kurde. Nie ma co się dziwić. No ale w te same miejsce jadą, także spoko. Ciekawe, ciekawe co za samolot. Jestem ciekaw, jakiś może fajny, stary taki. O, jesteśmy na cmentarzysku. Ale ten hangar trzeba właśnie dojechać. Ten hangar, hangar to gdzieś, kurde, tam, tam jeden był. O, właśnie, chyba tam, gdzie on jedzie, właśnie, właśnie. Ojejku, ten głupi fotoradar. Tutaj jest, o widzę, no, 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 chyba tu, ta, tutaj jest hangar, jednak nie, nie tam, tam budynki kontrolne były. What? To nie to. Aha, dobra, okej. Okay. No jak? No co jest? Nie rozumiem. Przecież to nie to, bo to nie hangar. Co ja robię właśnie? Czekajcie, musimy... Chyba gdzieś tutaj był, nie wiem, gdzie oni tutaj się kręcą, gnoje. Kurczę. Czekajcie, mapa. Będziemy szybsi od nich. Bo to oni chyba nie wiedzą, czego szukają. Tu nie. Ale tu nie, no nie ma nic innego. God damn it. Tu? To nie to? Przypadkiem? Chyba to, nie? Dobra. Kupi fotoradar. Musiałem zwolnić. Chyba to. Nie wydaje mi się, no może. Tak jest, to. Co oni pojechali, ja nie wiem. Pyk. Następny punkt. Hangar w San Bernardino. Okej. Na północny wschód od Los Angeles. Północny wschód, okej. Od Los Angeles. Bernardino. O, tu jest góry San Bernardino. O, tu jest San Bernardino. Ua. Kawał drogi. Dobra, lecimy. Lecimy, to jednak 3 części będą, bo to kawał drogi jest tutaj pod koniec, widzę. Dużo kilometrów trzeba jechać. Spoko, fajnie, podoba mi się. No, chłopaki dojechały? No, dojechały, bo ja tu stoję. No, pff. Ja im pomogę, a nie oni mi. Ten fotoradar. Ja nie lubię. Dobra, zwolnimy sobie troszkę. Gaz. Gaz do dechy? Nie ma. Nie ma czasu. 30 km, spoko. O! Jedziemy. Nie ma co tam. Jedziemy, będziemy pierwsi od Bugatti. Ekipy Bugattiego. Wow.
Wyniosło, no. Ach, te pustynne drogi, to spoko, można jechać. Jum. Wow, no, to okej, okay, nieważne. Te pustynne drogi to trochę offroadowo będzie, ale spoko. Lekki poślizg i lecimy. O, hangar w San Bernardino. Bernardino, a przepraszam. O, dobra, ledwo co się wcisnęliśmy. Tu, nie, nie, nie. Okej. Okay. Myślałem, że wydzwonię, ale zarysowaliśmy lekko. Dobra, ciśniemy. 20 km. Myślę, że nie będę wycinał. Bez przesady. Jakbyśmy mieli więcej, no to wtedy. A tak, 20 km to zaraz będziemy. Taka prosta droga to hu hu hu. O, mgiełka się zrobiła. Uła. Ciekawe. Ciekawe te pogody są czasami. Czasami są, są takie mgły, są takie burze piaskowe. Niektórych, no też wiadomo. Nie, w mieście nie będzie burzy piaskowej, ale akurat jesteśmy w takim terenie, że można by tego doświadczyć na własnych oczach. O, hamuj, bo tu za szeroko, jejku. Myśmy polecieli w porzeczki. 20 km, spoko. Damy radę. A czekajcie, bo ja chciałem coś sprawdzić, ale... Aha, no dobra. Nie, nieważne, nieważne. Tam jakieś światła. Szkoda, że tutaj świateł nie ma, jak jest noc. Powinny być światła, nie? No to tak głupio bez świateł. Jest noc, a ty nie masz świateł. W samochodzie, fajnie. Że możesz sobie włączyć, nie? Ty Bugatti to tam chyba jeszcze szuka. Czterysta ponad na godzinę! Było. 403 nawet. God damn it. Dobra, trzymaj się, trzymaj się. Mhm. 15 km, spoko. No, na 10 można powiedzieć, bo 5 to tam już będziemy zaraz obok. Uhu! Okej, tego nie planowałem. Dobra, jesteśmy. Jedziemy, jedziemy. O, gościu tutaj przed nami ciśnie, okej. Ale zapierdziela, czym on jedzie? God damn it. Dajcie spokój. Oła, ale wydzwoniłem, god damn it. On chyba też by tak wyzwolnił. Ale musiało boleć. Oła. Oła. To już się nie wyklepie. To już się nie wyklepie tego. Mówi cześć, okej, okay, spoko. Jakaś ekipa się tutaj spotkała. Ciśniemy, ciśniemy. Jestem ciekaw, czym on jedzie. Pewnie też jakiś Bugatti czy coś. Albo niekoniecznie. Ale patrzcie, jak szybko się oddala. God damn it. Czym on jedzie, nie? O, no, będę tak jechał, to... Kurde, myślałem, że go wyminę. Nie udało się. 8 km, spoko. Cały czas prosto. No dobra. Nawet z nitro nie mogę go dorwać. No ja nie mogę. Czym on jedzie? Co za chłop? No patrzcie. Ciekawe. Dobra. Mhm.
nie dogonimy go, nie ma szans. Jest jakiś hiperturbo, nie wiem, rakietowy paliwo, czy co to. 380, on się dalej od... no nie, trochę zwolnił. God damn it, czemu on jedzie? Hamuj, dobra, jest git. O, zatrzymał się. Zobaczymy, czym on jeździ, taki kozak. Wow. Aha, i wszystko jasne. Formuła 1, god damn it, to ja się nie dziwię, że on tak zapierdziela. Dobra. I to był co? Hangar, nie? Czekajcie. A, hangar, przy dźwigu żółtym. Gdzie jest dźwig? Tu jest dźwig, okej. Tu gdzieś, nie? Tam od dźwigu jakoś było. Czekajcie. Dźwig i tu od dźwigu? Aha. Okej. Okay. Oh shit, nie to. Czekajcie. Nie, no to chyba tylko tam jest ten dźwig. No, tak, tam. Ale jakoś tak nie wiem. Jest dźwig ten żółty, nie? Taki. Ale nie widzę... nie widzę hangaru. What the hell? Coś tu, nie wiem, nie widzę albo... o co chodzi? No czekajcie, mapę, bo tak będę jeździł, nie będę widział. A tu! O Boże! No, a na tam on pojechał, okej, okay, no dobra, ale ja wolę zawsze samemu trochę. Chyba, że już naprawdę nie wiem, gdzie szukać i gdzie co znaleźć, to... można... się wspomóc. O, no. No dobra, już widzę, okej. Okay. Pięknie. Dobra, następne. Lotnisko na wybrzeżu Pacyfiku. W pobliżu Big Sur, pomiędzy Los Angeles a San Francisco. Big Sur, okej, okay, pomiędzy Los Angeles a San Francisco. Los Angeles, San Francisco tu, no to okej, okay, tu gdzieś lotnisko. O, Big Sur, okej. Okay. Dobra, znacznik. O, kawał drogi, to będę musiał wyciąć. Normalnie będę musiał wyciąć. Taki kawał drogi. Ile kilometrów? Zobaczymy. 13? A to spoko. To nie będę musiał wycinać tak naprawdę. Dowolny pojedzie naziemnym. Chłopie, czemu ty samolot wziąłeś? Co za typ? O! Okej. Dobra, jedziemy. Tak na... ja już nie będę mapy ustawiał, ale jedziemy tak tą drogą jak na razie. Wow. No, po handlach, bo tu wydzwonimy w porzeczki, to będzie koniec. Ostatni etap. Jeśli dobrze, tak, widziałem. Tak, ostatni. Pewnie dałoby się inaczej jakoś. O kurde, ale wężyki tutaj. O wow, czekajcie, to może sobie zaznaczę dokładniej mapę. To tak będę jeździł, później się okaże, że nic z tego. Nie no, ale pokazuje mi drogę, to nie wiem czemu.
Weźmy sobie znacznik. No dobra, zobaczmy. No, takie dłuższe odcineczki, a spoko, zawsze to coś. A, wężykiem, okej, okay, czyli jednak dobrze myślałem. Chcąc, nie chcąc, tędy jechać. Dobra, dobra, jest. Normalnie do driftu droga, nie? Najlepsza. Tyle zakrętów, patrzcie na mapę. To jest po prostu magia. No można było autostradą, ale ja pojechałem tędy. Z tego co widzę, chłop pojechał tamtędy. Prostszą, szybszą drogą. A ja trochę zakrętów. A co? Cały czas prosto się jechało, to już nudno. On tym jeszcze pewnie tą formułą jakąś jedzie, swoją, szybko, no to wiecie. Już nie ma szans dogonić. Chyba, że wydzwoni w coś. No, 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 no. Było blisko. Dobra, jest. 16, no 15, a tyle co nic, kilometrów. Spoko. 10 tak naprawdę. Piątki nie liczę, bo to szybko minie. Ła. Trochę za szybko. O, przepraszam was. Jejku. No, normalnie szok. Się dzisiaj najeździmy. O, sporo kilometrów zrobiliśmy. Na luzie jest ponad 200-300. Coś takiego, tak na oko. W poprzednim odcinku chyba próg biliśmy 150 km przejechane. Także spoko, też jakaś misja tam, czy coś. Okej. No, wow. No, tu się nagimnastykuję dzisiaj na tej kierownicy. Wow. Jak dobrze. Lewo, prawo, lewo, prawo. Także fajnie, fajnie. Normalnie szok. Dawaj, 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 dobra, ciśniemy, ciśniemy. O, trochę za bardzo. Czeka na mnie, czy co? Taki szybki koleś? Nie, chyba nie. Dobra, jedziemy. 7 km, tyle co nic. Musimy depnąć, bo chcę być przed nim. Taki załóżmy wyścig, niby. Laguna, nie, 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 nie chcę zdjęć. No też dużo zdjęć do roboty mamy, ale to kiedyś, kiedyś ze zwiedzania też będzie fajne połączenie takie. Uhu! O, nie? A, zniosłem znak, ok. Przepraszam. Siedziała się. Chyba się jeszcze rozbudzę. Ale bardziej chyba już się nie da. 1,5 km, okej, będziemy na miejscu, spoko. Tyle, że trzeba po prostu na lotnisko w pobliżu być. A raczej dojechać.
Ojej, ominąć tu. To normalnie. Tak wkurza czasami, jak się wjedzie. Normalnie. No można wyjść, ale to tak. Po co? Okej, jedziemy tutaj, 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 okej, jesteśmy tu, dobra, tu widzę stację, tak jak na lotnisku. A ty. Jesteśmy na lotnisku, dokładnie. Czemu ja tam chciałem wjechać, żeby zobaczyć. Ale samolot, ty. Ale fajny. Czekajcie, zobaczmy sobie go z bliska. Ła, jakiś jakby wojskowy, coś tego typu, nie? Fajnie to wygląda. Szkoda, że w środku nie ten, no ale... Ale fajnie, bo chodzi. No i jesteśmy na lotnisku, no i co? Ju, lecimy! Nie no, żartuję. W pobliżu, to czekajcie. Zdjęcie. A, dobra, tu podjechać bardziej, okej. Okay. Już jadę. Fajnie słuchać podłoże, jak tak jedziemy, nie? To słyszycie? O, właśnie. Co? What? Czekajcie, o, wykręć. Dobra. Co? To nie to? What the fuck? Nie, no to to musi być. No jak? To czemu mi nie pokazuje? No. Tu woda, tu ten wjazd, tu ten hangar. Okej, okay, nie wiem. O, co? Serio? Ażem odwalił manianę. Teraz dopiero ogarnąłem. Ja pierniczę. Robimy cięcie, bo normalnie nie wyjdę z siebie. Dobra, jesteśmy. Czekajcie, przecież zrobimy. Normalnie teraz jesteśmy na miejscu. Ostatnie 800 metrów przejedziemy razem. Bo normalnie nie ogarnąłem, po prostu nie ogarnąłem. No ale już nie będę. Tak się wkurzyłem, że nie wyruszyliśmy. Nie zwróciłem uwagi, po prostu nie widziałem. Tylko zadowolony, jadę do celu i tyle. Teraz, no czasami tak mam po prostu, no czasami często. Jedziemy pod góreczkę, na lotnisko. Tam jest wjazd, okej. Okay. Lamborghini, pięknie. Oj, tutaj. Tak jest. I tu już, tu samolot stoi, tu już widzieliśmy, już nie chcę na niego patrzeć, jestem zdenerwowany na siebie. I mamy to. I w tym hangarze pewnie będzie. Yeah. Koszulka najlepsza. Z Vice City, normalnie. Ale, no trochę inna, ale podobna. I... ale maszyna. Dwupłatowy. Dwupłatowiec. Ale jaki fajny, kurde. Beechcraft. Okej. Okay. Otrzymano pojazd i 20 tysięcy expa. Level up! W jakiejś grze to było takie właśnie takie level up! Nie wiem. Cyrusamie chyba, tylko nie. To było live coś tam, nie pamiętam już nawet. Dobra, mamy to. A, czekajcie, mamy to, ale jeszcze sobie zobaczymy samochodzik. No, trochę jednak czasu tutaj jechałem. Dwa razy. Mhm. Czekajcie, nie. Weźmy sobie Marka. Tak jest. Co? Z 45 roku. Okej. Okay. Ale nie będę go robił na maksa, bo nie mam tyle chyba części. Nie, dobra. Zostawimy taki, jak jest. Bardzo fajny. Okej. Okay. Uła! O nie, kurde, padł, wracaj! Ale uuu! Zawracamy. Ale fajny. Ty! A gdzie on ma? Aha, on ma chowane! What the fuck? 45 ma chowane te? Podwozie? Koła? God damn it. Ale fajnie. Ty, nie, fajny, podoba mi się. Taki czerwony tego, dwupłatowiec, ale fajny. Jej, dymek!
Nie rozbijemy się? Nie. Ale on jest taki akrobatyczny jakiś. God damn it. Ty, no dobra, a jakbyśmy chcieli wylądować, to co? Tak trochę ja nie pilot, ale drzew unikać. Pamiętajcie. Złota zasada, drzew unikaj. Ty, a jak tym wylądować? Czy to nie da się? Nie, da się! Wyciągane są kote w podwozie. Ua, chyba nie starczy nam miejsca na lądowanie. Nie, okej. Okay. Czekajcie, weźmy sobie... Kurde. Wycofać musimy, o. Taki traktor, ale fajny silnik, fajnie brzmi. Może być. Trochę sobie weźmy tak. Wyrównamy sobie o tu. I do zdjęcia będzie oczywiście na zakończenie tego jakże podróżniczego odcineczka. O, pyk. Zdjęcie. O, dzisiaj muszę wszystko wrzucić. O kurde. Dobra, damy radę. Uuu, jakie ładne zdjęcie można zrobić. Z lotniska. Tak jest, mamy to. Proszę państwa. O, ale fajnie śmigło widać. O. Czekajcie, weźmy sobie. O. No tak jak było. O, o coś takiego. Pyk. Tak bliżej. O. No i fotki muszę przerzucić. O, tyle roboty. Dobra. O, zrobiliśmy to. Mamy to. Mamy nagrodę. Jestem zadowolony. Jeszcze tylko Porsche nam zostało i to wszystko. I tyle. Ale Porsche myślę, że nie wiem, czy lokalizację robi. No, no zobaczę, zobaczę. Także, no co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.